nowa prawica w Grudziądzu jednak postanowiła tutaj własnego kandydata, że tak powiem, przedstawić mieszkańcom, ale tym razem z Torunia. Tak, tym razem z Torunia, ale myślę, że to niczemu nie przeszkadza, tak? Wydaje mi się, że ktoś świeży zupełnie, nowy, który będzie miał inne spojrzenie na z zewnątrz, na problemy Grudziądza, jest najbardziej, jak najbardziej korzystne. Stawia pan na taki nowy, świeżość, tak? Tak? Na nowe spojrzenie na te problemy tutaj grudziąckie, go podwórka, że tak powiem. Tak, dokładnie. A co takiego w tym mieście? No bo tutaj generalnie problemem jest duże bezrobocie i to jest chyba taki największy problem tego miasta, który ciągle jest przez wszystkich podejmowany, chyba że pan uważa na przykład inaczej, że coś jest problemem, coś innego. W jaki sposób wskrzesić to miasto, żeby to bezrobocie radykalnie spadło? Bo to jest taki problem już, no, można powiedzieć, od czasów transformacji. Tak, duże bezrobocie, poza tym no, dużo ludzi wyjeżdża za granicę, szczególnie ludzi młodych. No i trzeba by było coś z tym zrobić i zadbać o to, żeby młodzi ludzie zostawali tutaj, chcieli pracować, mieli gdzie pracować i związali tutaj z Grudziądzem swoją przyszłość. I również, żeby w przyszłości byli dumni z tego, że tutaj mieszkają. No, małymi krokami trzeba by było pójść do przodu i ułatwić przedsiębiorcom działalność. Przede wszystkim widzę na początek obniżenie podatków lokalnych, które myślę, że to jest w zasięgu możliwości i to tak na początek by można było zrobić. A jakieś konkretniejsze rozwiązania, jeżeli chodzi na przykład tutaj obniżenie podatków, więc jeden konkret, a sprawy kulturalne, no jak w tych wszystkich obszarach, jakie ma pan spojrzenie na to miasto, co pan by zmienił w stosunku do tego, co jest obecne? No, trzeba przede wszystkim przyjrzeć się możliwościom finansowym miasta, czy nas stać na to, tak? Poza tym no, trzeba się wsłuchać w głos mieszkańców, co oni by najbardziej chcieli z tych inwestycji kulturalnych ewentualnie. Także no, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, wsłuchać się w głos mieszkańców. Jest pan przedsiębiorcą. W jaki sposób tutaj przedsiębiorcy, bo mówi pan obniżenie podatków, ale jest też strefa ekonomiczna, tutaj są różnego typu innego instrumenty, jak park przemysłowy na przykład. Tak, jest strefa ekonomiczna, jest park przemysłowy. No ja bym był za tym, żeby cały Grudziądz był taką strefą ekonomiczną, żeby był konkurencyjny miastem w stosunku do innych miast, żeby... Jak być konkurencyjny na przykład w stosunku do Torunia, którego jest pan mieszkańcem? No ja nie jestem mieszkańcem Torunia, to jest trochę mylne, ja nie mieszkam w samym Toruniu, może nazwa wsi, w której mieszkam, to trochę myli. Jak być konkurencyjnym? No, tak jak powiedziałem, no pójść w tym kierunku choćby obniżenia podatku, bo w Toruniu wcale nie są takie niskie podatki. A rozmawiali państwo już z mieszkańcami, czego oni pragną? Proszę pana, może nie rozmawiałem z mieszkańcami jeszcze, ponieważ ogłosiłem swoją kandydaturę dopiero niedawno, a w tej chwili w zasadzie zaczynam kampanię wyborczą. Natomiast od momentu podjęcia mojej decyzji o kandydowaniu, no ludzie sami się zgłaszają i zgłaszają problemy, jakie należałoby rozwiązać. Natomiast wymaga to trochę czasu, żeby się przyjrzeć tym problemom i słuchać się, które w pierwszej kolejności należałoby rozwiązać. Tutaj już dużo czasu nie zostało, bo kampania to praktycznie już jest w tym momencie takim kulminacyjnym, można powiedzieć. To ostatnie 2-3, niecałe 4 tygodnie, ale była już jedna właśnie debata. Nie brał pan w niej udziału, no bo jeszcze nie był pan tak powszechnie, że tak powiem, znany. Trochę panie żałuje, że szybciej nie zdecydowaliście się na... Bo być może, kto wie, no może będzie jeszcze jakaś debata, ale no, różnie to bywa, prawda? Może się okazać pierwszą i ostatnią. Proszę, to było takie miejsce, gdzie można było zaprezentować swój sposób widzenia Grudziądza. Ja myślę, że jest wystarczająca dużo ilość czasu, żeby mieszkańcy zrozumieli, kto ma najlepsze kompetencje na ten urząd. Natomiast jeżeli chodzi o moich kontrkandydatów, to oni są znani tutaj od dawna, także nawet niepotrzebna im była ta debata, żeby się przedstawiać. Są znani bardzo dobrze. Mieszkańcy wiedzą, co oni robią, jakie mają zawody, jakie mają kompetencje. Natomiast no tak jak powiedziałem, no, ta debata nawet nie była im potrzebna, tak? Natomiast wskazała na to... Czyli nie podobała się państwu ta debata? W sensie, nie wiem, merytorycznym, wizualnym czy jakimś innym?
Może nie to, że nie podobała się, ale chodzi o to, że ta debata wskazała, że... Wnosiła coś do dyskusji? Myślę, że nie. Właśnie wskazała tylko na to, że widzą kandydaci, że są problemy. W zasadzie te problemy to oni sami tworzyli, ponieważ sami już nawet byli po kilka kadencji na urzędzie prezydenta. W pewnym sensie oni sami te problemy stworzyli i w zasadzie pokazują, że nie wiedzą, co z tymi problemami zrobić, jak je rozwiązać. No właśnie to też taka ciekawa sytuacja, bo pan spoza Grudziądza, więc no, muszę zadać takie pytanie, jak pan widzi Grudziądz jako osoba mieszkająca gdzieś, nie wiem, na trochę dalszych obrzeżach tego miasta? Właśnie jak postrzega pan to miasto z zewnątrz, jako może nawet nie kandydat, ale jako taka osoba, no, która tu przyjeżdża, o, powiedzmy dosłownie? No dosłownie to przyjeżdżam tu bardzo często. No nie będę może wnikał w tej chwili w szczegóły dlaczego, ale jestem tu bardzo często. Miasto jest bardzo ładne, ma duży potencjał, tylko że jest hamowane. Hamowane inicjatywy ludzi, hamowany rozwój, no głównie przez działania urzędów, które były sprawowane na przykład przez byłych kandydatów, czy obecnych kandydatów również. Mówi pan bardzo ładne miasto właśnie, no tutaj też wynika to pewnie, powiedzą pana kandydaci na przykład w ramach przyszłej debaty, że to wynika też z tych inwestycji, ale państwo na przykład finansowanych, współfinansowanych z Unii, ale państwo są dosyć stosunkowo tacy negatywnie nastawieni w stosunku do takiego dofinansowania, czy niekoniecznie? To znaczy, nie jesteśmy negatywnie. Trzeba się przyjrzeć, czy takie dofinansowanie ma sens. Czy celowość, tak? Celowość, tak. Czy nas na to stać, żeby podejmować takie decyzje i później utrzymać takie inwestycje w funkcjonowaniu. Czy one będą ekonomicznie uzasadnione? O jakich pan inwestycjach tu mówi na przykład? Na przykład marina, tak? Czyli ten tak powszechnie tutaj znany problem, tak? To jaki państwo mieliby pomysł na to nabrzeże? W jaki sposób je zrekultywować, odtworzyć? No bo tam trochę było już tak swojego czasu no, niezbyt ładnie. Naszym pomysłem jest takie, żeby głównie zajęli się przedsiębiorcy tym. Wierzę, że w Grudziądzu mieszka wielu ludzi, którzy są zdolni do podjęcia działalności gospodarczej, do wykazania się i że oni sami wiedzą, co najlepsze jest potrzebne Grudziądzowi. Jeżeli im się pozwoli na działanie, to oni sami naprawdę zbudują to, co jest potrzebne i na pewno będzie to ekonomicznie uzasadnione. Dziś była tutaj mowa też o szpitalu. Dużą część tego spotkania państwo temu poświęcili. Było sporo pytań właśnie, w jaki sposób państwo zapatrują się na służbę zdrowia i konkretnie na ten szpital tu w Grudziądzu. Bo nie jest tajemnicą, że ma on troszeczkę długów. Z różnych spraw to wynika, również prawnych, ale, no, ale zakładamy, że księgowo wychodzi no, na minusie. Tak, no muszę powiedzieć, że szpital w Grudziądzu jest bardzo ładny, nowoczesny, duży, także szkoda, że ma takie problemy ekonomiczne. No właśnie po to tu jestem, żeby te problemy ekonomiczne rozwiązać, przyjrzeć im się szczegółowo. Nie mam w tej chwili niestety możliwości, żeby na przykład przyjrzeć się rachunkom w szpitala i zanalizować, co jest główną przyczyną, dlaczego, a na pewno z księgowości by wynikło to, gdzie są problemy tego szpitala. Czyli taki audyt, tak? Tak, dokładnie. A jak pan tutaj się zapadł, bo tutaj też padło takie pytanie w dniu dzisiejszym odnośnie wymiany ekipy w Urzędzie Miejskim, czy zmiany na stanowiskach obecnie obowiązujących, nie wiem, padało słowo naczelnik, skarbnik, w jaki sposób państwo na to się zapatrują, czy ta wymiana musi tak następować, no bo generalnie skarbnik i sekretarz to są osoby bezpartyjne, mogą sympatyzować oczywiście prywatnie z jakąś partią, no ale generalnie to są urzędnicy i to właściwie te dwa stanowiska są dosyć konkretnie wskazane ustawowo, że nie mogą te osoby przynależeć żadnej z partii. To podobnie jak ze sytuacją szpitala. Należałoby się przyjrzeć, jak oni pracują, czy mają odpowiednie kompetencje. Jeżeli wykonują wszystko to, co powinni robić prawidłowo, no to nie widzę potrzeby zmiany. Natomiast jeżeli byłaby taka konieczność, no to trzeba by było na zasadzie jakiegoś konkursu, naboru, ofert różnych, wybrać najlepszą osobę na to stanowisko.
A jak państwo te wybory zbliżające się, no jaki wynik by państwa o może w ten sposób zadowolił, bo nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o sam Grudziądz, no to troszeczkę byśmy tutaj jako miasto, jeżeli chodzi o Nową Prawicę, było troszkę poniżej tej średniej wojewódzkiej, więc trzeba by tu chyba troszeczkę więcej pracy włożyć, żeby przekonać wyborców, przekroczyć próg, może wprowadzić jakiegoś radnego, no bo rady miejskiej. Tak, dokładnie. No, może Nowa Prawica tutaj rośnie w siłę i też jestem po to tutaj, żeby ją wspierać. Także myślę, że będzie coraz lepiej. Liczymy na to, że jednak będziemy mieli wpływ jakiś na funkcjonowanie Grudziądza. Jaki wynik by państwa zadowolił? O, może, nie wiem, jakie są plany? No bo zazwyczaj tak jak w biznesie, jak, którym taki jest dla was, że tak powiem, żywiołowo dostępny taki na co dzień, bo wielu z was to przedsiębiorcy. Jak planujecie? Dwóch, trzech radnych? Proszę pana, no przede wszystkim no mogę się wypowiedzieć o swojej osobie, tak, że jeżeli kandyduję, no to... Ile procent chciałby pan pozyskać? Do jakiego elektoratu pan, że tak powiem, kieruje swoje procentowo może, albo chociaż udziałowo? Trudno mi ocenić. No jakieś analizy chyba państwo robili tutaj, chociaż takie wstępne, na przykład opierając się na wyborach ostatnich, niedawnych, do Parlamentu Europejskiego. Tak, dokładnie. Wybory do Parlamentu Europejskiego wykazały, że jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Liczę, że i te wybory również wygramy.